Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, jak jeszcze głębiej wejść w siebie. Zainspirowała mnie w ogóle do tej rozmowy rozmowa telefoniczna, w której właśnie pojawiła się, była to rozmowa na temat relacji. I właśnie jak zrobić, żeby w tej relacji partnerskiej na przykład jeszcze bardziej wchodzić w siebie, jeszcze bardziej skupiać się na sobie, aniżeli chcieć zmieniać drugiego człowieka. I jeszcze powiem, skąd to wszystko pochodzi. Zatem zaczynamy. Relacje dla mnie to jest wyższa szkoła jazdy, zwłaszcza relacja taka partnerska z osobą, z którą żyje się na co dzień, z którą się spędza bardzo dużo czasu i często jest tak, że narzekamy na tych partnerów, bardzo często jest tak, że złościmy się, mamy jakieś trudne emocje, potem zwalamy winę na tego człowieka, jakby osądzamy tą drugą osobę. A chciałabym powiedzieć, że to jest nic innego jak niechęć do wejścia w głąb siebie, bo wszystko to, co nas dotyka z zewnątrz, czyli w tej sytuacji partner, bo on jest taki, jest różni się od nas i na przykład nie jesteśmy jakby, nie potrafimy w jakiś sposób zaakceptować tego, że za dużo pracuje, albo nie potrafimy zaakceptować tego, że wszystko kalkuluje, na przykład mężczyzna przelicza, sprawdza, kontroluje. No raz to wynika z tego, że my nie znamy tych różnic między sobą, to jest jedno, ale druga sprawa, ja uważam, że wcale tych różnic do końca nie trzeba znać, tylko wystarczy poznać siebie, ale też i wchodzić do siebie za każdym razem, kiedy właśnie jakaś sytuacja bardzo mocno nas dotyka, wywołuje emocje, wywołuje właśnie jakiś strach, jakąś złość, albo czasem nawet zainteresowanie drugim człowiekiem. Na przykład jesteśmy w relacji i interesujemy się drugą osobą, bo uważamy, że ta osoba dałaby mi to, czego nie daje mi obecny partner. I ma tyle takich fajnych cech, jest taka podobna do nas, a ten na przykład stały partner, on w jakiś tam sposób nie jest do końca takim wymarzonym naszym księciem. No i tutaj chciałabym powiedzieć, że jeśli taka sytuacja jest w waszym życiu, to zastanówmy się i wejdźmy najpierw do tego, skąd to pochodzi, dlaczego ja tak mam, czego ja chcę od tego drugiego człowieka, dlaczego ja oczekuję od tej drugiej osoby, albo ta osoba mi się bardziej jakoś podoba, co w niej takiego jest, co mnie tak fascynuje i co wypełnia albo chcesz, żeby wypełniło twoją lukę wewnątrz, czyli coś, co jest w środku i niestety nie jakby nie masz do tego wglądu i patrzysz cały czas na zewnątrz i mówisz, co on, jaki on jest fajny, jaki on jest cudowny, jaki on jest wyjątkowy, a zapominasz o tym, co takiego jest w tobie, że ty widzisz w nim to wszystko dobre, a w sobie gdzieś czujesz albo w jakiś sposób chcesz właśnie wypełnić ten brak, o którym wspomniałam. Bo zobaczcie, kochani, skąd to wszystko pochodzi. Żyliśmy sobie jako małe dzieci i nie do końca zawsze nam dawano to, czego tak naprawdę chcemy. Czyli nie pozwalano nam być w takich emocjach, jakich jesteśmy, dlatego teraz gniew, złość, agresja, to wszystko jest postrzegane jako coś bardzo złego. No przecież nie możesz wpaść w furię, nie możesz trzasnąć drzwiami, bo to jest bardzo złe zachowanie, to jest bardzo coś niefajnego. Albo bardzo mocno nie potrafimy jakoś
nie wiem, szukamy na zewnątrz, szukamy. Nasi rodzice może niestety nie dali nam takiego prawa, żebyśmy mogli siebie wyrażać w pełni, żebyśmy mogli mówić, żebyśmy mogli robić tak, jak my też czujemy. Niestety czasem tego zabrakło gdzieś i to wszystko, co nas fascynuje tak bardzo mocno, jest często tym, co byśmy chcieli w sobie uleczyć. I bo zobaczcie, jak bardzo trudno jest wejść w siebie. Coś jest na zewnątrz, fascynuje nas albo wkurza. I o wiele prościej jest obwinić tego drugiego człowieka, o wiele prościej jest zacząć, jak coś nam nie wychodzi na przykład, nie wiem, poszukujemy jakiejś atencji drugiego, jesteśmy w relacjach, jak wspomniałam, i interesuje nas drugi człowiek, fascynuje czymś. My zawsze będziemy szybciej racjonalizować, co się wydarza, co ta osoba robi. Będziemy siebie okłamywać czasem, żeby nie dojść do tej prawdy w nas, co tam w naszego jest. Próbujemy zawsze sobie tak zracjonalizować wszystko, żeby zagłuszyć tą naszą taką prośbę naszej duszy, zobacz mnie, zobacz, co tam jest, wejdź głęboko w siebie, ulecz, przyjrzyj się sobie, skąd to pochodzi, bo wiecie, bo można, tak jak już mówię tutaj właśnie o relacjach partnerskich, można mieć kilku partnerów, można je ciągle zmieniać, można i ciągle można powtarzać to wszystko, czego nie lubimy na przykład. Nie zwiążemy się znowu z człowiekiem, z którym nie do końca czujemy się dobrze, a to nie chodzi o to, że my się czujemy z nim dobrze, tylko my mamy w sobie taką energię, my mamy w sobie właśnie to coś nieprzepracowanego, coś niezrozumiałego i dostajemy z zewnątrz taką sytuację, która ma nas uleczyć, którą mamy zrozumieć i dzięki której mamy wzrosnąć. I po to są te ludzie, po to są te sytuacje wszystkie, żebyśmy my wchodzili właśnie głęboko w nas samych. Oczywiście o tej pracy tutaj, jak w to wchodzić, no i dla mnie to jest przede wszystkim rozpisywanie, to jest nagłos, czasem rozmowa z drugim człowiekiem, żeby usłyszeć swoje myśli, zobaczyć, co ja myślę, co ja czuję, czego ja tak naprawdę chcę. Jeśli nie masz drugiej osoby, wypisz to sobie, mnie to pomaga, to jest najlepsza terapia na wszystko, pisanie właśnie. Emocje też trzeba czasem, jeśli jest jakaś złość, też trzeba ją wyrzucić poprzez właśnie jakąś aktywność. Ale to już powtarzam w tych moich filmach non-stop. Zatem wszystko to, co się dzieje w waszej relacji, czego wy nie lubicie teraz, w tym momencie, w którym jesteście życia, jest wszystkim tym, czemu wy macie się przyjrzeć. I im szybciej odrobicie tą lekcję, im szybciej właśnie skierujecie uwagę na siebie, do siebie, cokolwiek się dzieje, cokolwiek jest bardzo trudne, jeśli wejdziesz w siebie, tam trzeba będzie czasem podjąć decyzję, usłyszeć prawdę, przede wszystkim usłyszeć prawdę, nie? Czego ja tak naprawdę chcę, bo czasem jeśli się okaże, że ty chcesz zupełnie czegoś innego niż teraz masz, to trzeba będzie podjąć decyzję i życie zmusi nas do tego, do tego, żebyśmy podjęli tę decyzję prędzej czy później. No chyba, że jesteś w relacji, w której jesteś w jakiś sposób nieszanowany, bita i akceptujesz to, że ktoś cię nie szanuje, bije i w jakiś sposób, nie wiem, pije alkohol, nie opiekuje się, nie wiem, rodziną, mężczyzna na przykład, nie opiekuje się rodziną, ty w jakiś sposób też oczekujesz od partnera wtedy różnych rzeczy, pozwalasz sobie też na to, jak ciebie traktuje, to znaczy, że zobacz, tam musisz wejść do siebie i posprzątać w środku, ty musisz wzrosnąć, żeby powiedzieć nie, żeby powiedzieć dość, podjąć decyzję i pójść w kierunku, który jest dla ciebie zadowalający, który będzie dla ciebie najlepszy, który będzie dla ciebie
zdrowy, gdzie będzie miłość, właśnie akceptacja, ciepło. I ja wiem, jak bardzo trudno jest wejść w siebie, jak o wiele prościej jest powiedzieć, bo ty. Ja wiem, jak to jest łatwo, bo ja z tym wszystkim przerabiam. Ja to również przerabiam, bo jest o wiele prościej, bo nie muszę wtedy w siebie zaglądać, jak mówię, bo ty, a nie, bo ja. Ale tu nie chodzi też o to, tu nie o to chodzi, że to on albo ja coś. Tu nie chodzi w ogóle kompletnie o to, bo my w danym momencie robimy to, co najlepiej potrafimy i nie zawsze wszystko rozumiemy od razu i nie zawsze podejmiemy wszystkie kroki, nie będziemy zawsze szli medytować albo w jakiś sposób będziemy brać odpowiedzialność na siebie. To się wszystko dzieje małymi krokami, że tą odpowiedzialność za siebie bierzemy. Najpierw coś przerobimy małego, potem coraz większego i później te problemy, nawet to nie nazwałabym problemy, tylko po prostu to życie staje się lżejsze, bo z pewnymi rzeczami zaczynamy sobie już radzić lepiej. I to o to właśnie w tym życiu chodzi, że te relacje, które mamy, one są odzwierciedleniem nas samych, one są odbiciem lustrzanym. One są dla nas błogosławieństwem, tym, czemu my mamy się przyjrzeć, z czym my mamy się spotkać. I gdyby nie to, to my byśmy stali w miejscu. I jeśli jesteś na takim etapie, że jest ci ze wszystkim ciężko, nie potrafisz sobie poradzić, to pozwól tym sytuacjom, które się w twoim życiu wydarzają, pozwól sobie na nie, niech one będą. Ja to mówię do was, bo ja to wszystko sama przerabiam. I też wiem, jakie to jest bardzo trudne. Wiem, próbuję na wszystkie różne sposoby, praca z ciałem, praca z umysłem, praca właśnie z zeszytem, praca taka, bym powiedziała, nawet mentalno-duchowa, może w tym, tak, ale też taka fizyczna też, bo to wszystko się ze sobą łączy. Umysł, ciało, serce, dusza, to wszystko jest razem ze sobą połączone. Niebo i ziemia, mamy to wszystko w sobie. I dalej kontynuując jeszcze w tym temacie tych relacji, to tak, kochani, właśnie, nikt nie uleczy ciebie. To, że będziesz mówić, że jesteś w kiepskiej relacji, bo ten mężczyzna jest dla ciebie niedobry, to ty możesz tak mówić bardzo, bardzo długo, ale decyzja należy do ciebie, odpowiedzialność należy do ciebie. Im głębiej wejdziesz w siebie, tym szybciej wzrośniesz, tym szybciej podejmiesz decyzję, bo te decyzje będą dla ciebie proste. Jak ty wzrośniesz, jak ty się zmienisz energetycznie w swoim ciele, a tutaj wtedy i świadomość, i umysł, i myśli zupełnie inne płyną, i jest więcej odwagi, jest więcej spokoju, jest takiej więcej może pewności, że ja już wiem, co robię, nie? Że ja już wiem. Dlatego to wszyscy ci ludzie mówią: poznaj siebie, pokochaj siebie, bo my nie zmienimy drugiego człowieka. Możemy na wszystkie sposoby zmieniać, możemy na wszystkie sposoby próbować. I to oczywiście dzieje się w tych naszych relacjach, że zmieniamy, tylko zmienia się wtedy też energia związku, zmienia się, czasem zabieramy sobie wolność przez to, że zaczynamy zmieniać, kontrolować drugiego człowieka. Trochę te nasze relacje stają się bardziej zimne, oddalamy się od siebie, czujemy się mniej szczęśliwi, nie czujemy takiej wolności, właśnie zdrowej wolności takiej, ale wciąż będąc w miłości. Brakuje nam później tego. A coś takiego jak właśnie danie sobie czasu, wolności, spokoju, to jest to, czego my wszyscy potrzebujemy, nie? I tak jest, kochani, ze wszystkim. Nie tylko w relacjach, ale i ze wszystkim. Jeśli jest
jest jakaś praca, której nie chcesz, to potrzebujesz tutaj wzrosnąć, coś zrobić, coś zadziałać, żeby ten wszechświat mógł ci to dać, żebyś ty mogła zobaczyć, że czego ty chcesz, nowego, żeby się pojawił jakiś krok, jakieś możliwości, żebyś zobaczyła, a to mi się podoba, tamto mi się podoba, ty musisz wzrosnąć, ty musisz wzrosnąć, ty musisz się zmienić. Ale też chcę powiedzieć bez wariactwa, bez presji, bo trzeba zobaczyć, w którym momencie chcę rozwijać się, na przykład jakiś tam okres czasu sobie znaleźć i zobaczyć, że po pewnym czasie czasem już mamy dość oglądania filmów, po pewnym czasie mamy już dość pracy nad sobą i potrzebujemy odetchnąć, więc też dajmy sobie na to wszystko czas, nie? Że trzeba czuć swoje ciało, kiedy mam chęć się zmieniać, kiedy mam ochotę inwestować w siebie czas, jakiś rozwój, jakieś kursy, szkolenia. A też trzeba zobaczyć z drugiej strony, kiedy mam dość i potrzebuję chwili spokoju, bo moja kreatywność, moja energia, mój taki power do tego, czasem ta siła gdzieś się kończy i trzeba dać sobie chwilę wytchnienia, a nie tylko ciągle, wiecie, rozwijać się, rozwijać, bo w tym czasie, kiedy będziesz odpoczywać, pojawią się te właśnie fajne rzeczy, nad którymi pracujesz, które mają się zmienić, które mają się zamanifestować w twoim życiu. Nie wiem, czy wyczerpałam temat. Kochani, do siebie. Zawsze, zawsze do siebie. Tam jest odpowiedź na wszystko. A w ciszy tej takiej i w spokoju i w tym zaufaniu do życia właśnie, który ten spokój ma dać, przyjdą później i odpowiedzi konkretne i decyzje na wszystko. Kochani, subskrybujcie mój kanał, zapraszam, komentujcie. Jeśli macie jakieś pytania, dzielcie się, proszę, piszcie tuż pod filmem. Pod filmem również są linki. Jeśli macie ochotę wesprzeć moją pracę, będzie mi bardzo miło i też ten projekt po prostu będę mogła dalej się w tym wszystkim rozwijać. Tak więc zapraszam. Pod filmem macie więcej szczegółów. I jeśli potrzebujecie sesji, to zapraszam serdecznie. Robię takie online. Macie ochotę przejść ze mną kawałek swojej drogi. Służę moim wsparciem. Trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam. Cześć!